Witamy Was, kochani, w kolejnym naszym odcinku poświęconym, jak zawsze, tematowi pewnego żywiołu, o którym już mówiliśmy nieraz, pewnej substancji, która jest oczywista, ale niesamowicie nieoczywista, jak się okazuje po naszych poprzednich nagraniach i co będziemy wskazywać w naszych kolejnych nagraniach. Witamy serdecznie my, pasjonaci zdrowia, Agnieszka Jaroszewska i Janusz Dąbrowski, autor wielu książek właśnie poświęconych wodzie, poświęconych parametrom wody, właściwościom wody, konieczności spożywania tej wody, konieczności nawadniania w naszym procesie dobrego życia, dobrego zdrowia. Janusz, już od początku naszych rozmów o wodzie cały czas mówimy, że woda pitna musi być przede wszystkim, musi dobrze służyć naszemu zdrowiu. Mniej więcej powiedzieliśmy, jaka ona powinna być, dlaczego taka powinna być. I to jest oczywiście zrozumiałe, żebyśmy mogli korzystać z niej jak najlepiej. To zdrowa woda wymaga pewnego zdefiniowania, pewnego określenia. Oczywiście troszeczkę o tym mówiliśmy wieloaspektowo, wielopłaszczyznowo, bo tak należy podejść do tematu. Tak jak powiedziałam, woda nie jest oczywista, jest wielopłaszczyznowa, wielowymiarowa, o czym Tak. nawet świadczy jej heksagonalna, idealna cząsteczka takiej właściwej wody, o której mówimy. Natomiast przyszła już taka pora na konkret. Powiedz mi, jakie parametry powinna spełniać woda, aby była zdrowa? Jasne. W ogóle witam Was serdecznie, jak zawsze. No właśnie, zaczynamy. Posłuchajcie, woda. Żeby zrozumieć, jakie parametry powinna być woda pitna przede wszystkim, to trzeba wiedzieć, że woda spełnia cały szereg funkcji w organizmie. Wielokrotnie o tym już mówiliśmy, ale oczywiście funkcji tak zwanych biochemicznych, bioelektronicznych. To są potężne po prostu procesy, nie do ogarnięcia. To są dziesiątki, jak nie setki tysięcy reakcji w ułamku sekundy. Tego się nie da ogarnąć, dlatego jesteśmy tak cudownymi po prostu stworzeniami. I dlatego woda, w szczególności pitna, powinna spełniać pewne wymogi. Przede wszystkim, czego nie powinna zawierać? Nie powinna zawierać w żadnym wypadku, już nie mówię o tych zanieczyszczeniach mechanicznych, czyli jakiś tam piasek i tak dalej, ale przede wszystkim zanieczyszczeń bakteriologicznych i chemicznych. Chemicznych, na przykład w postaci, słuchajcie, tak zwanych ksenoestrogenów, czyli związków chemicznych otrzymanych przez człowieka, które nie są obecne w sposób naturalny w przyrodzie, a które myśmy stworzyli i one są kompletnie niekompatybilne z naszym ustrojem. Woda nie powinna zawierać chloru i jego pochodnych, a tymczasem co zawiera woda? Czym jest uzdatniana na nasze potrzeby? Nie może woda zawierać metali ciężkich, tak zwanych metali śmierci, czyli kobalt, ołów i tak dalej, rtęć, fluor. Nie może zawierać związków azotowych, czyli azotanów, azotynów. W książce akurat, w drugim tomie akurat Woda, fenomen życia, bardzo dokładnie to opisuje. Tam chodzi o działanie na hemoglobinę, methemoglobinę i tak dalej. Nie powinna zawierać pestycydów, bakterii, wirusów, grzybów, alg i tak dalej, prostych związków organicznych, czyli po prostu woda musi być czysta i musi być dostępna dla komórek. A w jaki sposób będzie dostępna dla komórek? Po prostu nie może mieć zbyt dużego napięcia powierzchniowego. A co to jest to napięcie? No wyobraźmy sobie lato, widzicie, jesteście nad jeziorem, rzeką, biegają po powierzchni wody jakieś owady, utrzymują się. Albo robicie takie doświadczenie, że bierzecie igiełkę i tak delikatnie tą igiełkę, która jest no, troszeczkę natłuszczona od naszych dłoni, kładziecie na powierzchnię wody. Nawet moneta może utrzymywać się na powierzchni wody. Jest to napięcie powierzchniowe i ta moneta nie tonie w ogóle, ten owad nie tonie. A więc jeżeli jest tak duże napięcie, to niestety przyswajalność takiej wody do komórek będzie utrudniona. I wówczas trzeba, żeby organizm wydatkował duże ilości energii, żeby zmniejszyć po prostu to napięcie po prostu powierzchniowe. To w takim telegraficznym skrócie. Tak, woda powinna wyglądać według profilaktyka zdrowia. Niestety w następnych naszych odcinkach też poruszymy ten temat, no że niestety tak nie wygląda. Ja przed sobą też mam jakby dziennik ustaw, który pokazuje, że te substancje mimo wszystko są widać w znacznych ilościach.
Ale o tym w kolejnym naszym odcinku. Natomiast takie parametry, o których powiedziałeś, to takie podstawowe parametry. A często pojawia się dyskusja na moich spotkaniach, na moich prelekcjach, właśnie dotycząca też twardości wody, ponieważ niektórzy dietetycy też często jakby idą takim tokiem rozumowania, że woda powinna być, że powinniśmy pić twardą wodę, bo to znaczy, że zawiera ona dużo minerałów korzystnych dla nas, niezbędnych dla naszego organizmu i nawet jakby takie pomysły są, czego ja jakby można powiedzieć nie do końca jakby rozumiem, ale się pojawia, że im więcej kamienia w czajniku, tym woda lepsza, bo właśnie zawiera te minerały. Oczywiście my też wiemy, że nie do końca jest to prawda, ale fajnie jakbyś też rozwinął tutaj ten wątek twardości wody. Dobrze, a czy mogę zaśpiewać, przynajmniej tak króciutko, może zafałszuję, jedną Możesz. piosenkę Ja się podłączę. Ja. prawej reklamy. Dłuższe życie każdej pralki to kalgon. I teraz pytanie, dlaczego dłuższe życie każdej pralki to kalgon? A nie, tak. Dlatego, że jeżeli wprowadzamy do pralki twardą wodę, to kochani, nie pokazuję tutaj akurat, nie wiem, czy będzie to widoczne. Drugi tom mojej książki. Tak wyglądają rury, tak wyglądają, słuchajcie, wodociągowe, inne. Tak wyglądają również podobnie grzałki, pralek i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ktoś mówi, że błogosławieństwem jest twarda woda, bo to znaczy, że ta woda zawiera masę minerałów, w jakiej postaci? Trzeba zrozumieć łańcuch troficzny. Całego tego naszego życia, czyli jest gleba, z której rośliny pobierają składniki, to one z gleby potrafią te składniki pobrać. Te wszystkie składniki, wszystkie pierwiastki przetwarzają w procesie fotosyntezy pod wpływem promieniowania słońca i wielu innych czynników na składniki przyswajalne dla naszego organizmu. A więc w związku z tym woda nie jest żadnym źródłem składników pokarmowych w postaci minerałów. I te minerały jeszcze będzie pewnie o tym mówić. Woda w tym momencie, jeżeli jest twarda, to w reklamy telewizyjne przecież wyraźnie mówią, że wysusza skórę głowy na piasek, że włosy robią się twarde. Dzieciom Instytut Matki i Dziecka poleca pić wody nisko mineralizowane, czyli dla dziecka nadaje się woda nisko mineralizowana, czyli nie twarda, ale my dorośli mamy pić wodę twardą. No, niech każdy zajrzy do czajnika. Ja kiedyś powiedziałem, że chyba byśmy nagrywali taki odcinek, gdzie mówiłem, że no, masę składników mineralnych to każdy ma w domu, na przykład w rezerwuarze wody pitnej, znaczy wody służącej do spłukiwania toalety. Tam ze ścianek można po wielu, wielu latach naskrobać sobie albo rozkruszyć z czajnika. No jest to absurd oczywiście. A więc woda, żeby spełniać swoje funkcje, czyli wielokrotnie o tym mówiliśmy, rozpuszczanie, transport, mycie wewnętrzne, czyli rozcieńczanie również, przekaz informacji i tak dalej, i tak dalej, musi, nie powinna być twarda, nie powinna zawierać związków zanieczyszczających ją. I to jest podstawowa rzecz, natomiast woda dobrze byłoby, żeby była lekko alkaliczna, dlatego że wszystkie płyny ustrojowe w naszym organizmie są lekko alkaliczne. Na poziomie 7,7,4, no akurat ja się zajmuję kwasicą metaboliczną niskiego stopnia, to jest mój konik. Jesteśmy wszyscy zakwaszeni i dlatego trzeba pić również wodę czystą, która ma rozcieńczać toksyny, wypłukiwać te toksyny, usuwać te toksyny z organizmu i przy okazji chodzi o to, żeby woda miała to pH przynajmniej powyżej 7, a dobrze byłoby, że w granicach nawet 9, 9, 2, 8 i tak dalej, i tak dalej. Cała Twoja pozycja właśnie, dlaczego warto i należy pić wodę alkaliczną, ja myślę, że cały temat też temu poświęcimy i tylko i wyłącznie być może rozbierzemy ten temat na czynniki pierwsze raz jeszcze, jak to się ma na występowanie różnych dolegliwości lekkich, przy jakby można powiedzieć krótkim zakwaszeniu, natomiast dolegliwości przewlekłych, praktycznie cała lista na trzech stronach masz chorób, które właśnie są związane z
z nadmiernym zakwaszeniem. Natomiast rzecz jasna, że, czyli wodę powinniśmy mieć czystą, powinniśmy mieć o jak najniższym napięciu powierzchniowym, powinniśmy w miarę możliwości zapewnić sobie wodę alkaliczną, natomiast rzecz jasna, jeszcze woda powinna być strukturyzowana, czyli musi mieć, dobrze, żeby miała, o tak powiedzmy, najlepiej, żeby miała, najlepiej dla nas, którzy tą wodę spożywamy, postać heksagonalną, czyli taką lodopodobną. O tym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku też troszeczkę więcej, bo cała woda w naszych organizmach jest właśnie strukturyzowana, podobnie jak woda powstająca w organizmie w wyniku spalania związków organicznych, takie jak białka, węglowodany, tłuszcze. No właśnie, jak to jest z tą wodą? Jeszcze tutaj króciutko powiedz, bo akurat skoro zbieramy te punkty, tak żeby było jakby jasno i przejrzyście, to na czym tutaj jeszcze dokładnie, co nam tutaj to daje? Słuchajcie, no temat jest bardzo poważny, dlatego że kwestia strukturyzacji wody, struktury wody kompletnie jest pomijana przez profesjonalistów, nazwijmy to, zajmujących się tematem. Po prostu stacje uzdatniania wody bazują na bazie norm pewnych. A więc normy regulują czystość wody, a więc czystość bakteriologiczną, mechaniczną, chemiczną i tak dalej, i tak dalej. I sprawa załatwiona. Chemiczną w mniejszym stopniu, a więc woda nie powinna zawierać, jak mówiliśmy, przede wszystkim bakterii i zanieczyszczeń mechanicznych, piach, jakieś tam osady i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, ale nic się nie mówi o strukturze wody i o tym, jak ewentualnie wodę oczyszczać ze związków chemicznych, które myśmy wyprodukowali. Wyprodukowaliśmy około 70 tysięcy związków chemicznych, które po prostu są, istnieją. I teraz jest sprawa tej całej struktury wody. Jeżeli do wody się dodaje dioksyny, trójhalometany, związki chloru, DDT jeszcze jest, benzopiren i tak dalej, to nie jest to tylko chemia, ale w tym się kryje fizyka, dlatego że te wszystkie związki zmieniają również strukturę fizyczną tej po prostu wody. I ta struktura, a struktura ma ogromne znaczenie, ma być właśnie heksagonalna, czyli każda cząstka wody, w jednym z odcinków mówiliśmy, jak wygląda cząsteczka wody, jak główka myszki Miki, dwa wodory, jeden tlen, niesymetrycznie rozmieszczone i tak dalej. I ona, takich sześć cząsteczek łączy się w taki układ heksagonalny, szóstkę, czyli jak plaster miodu dosłownie. I w związku z tym woda musi mieć tą strukturę po to, żeby chronić nasze komórki. Trzeba pamiętać, przypomnę jeszcze, że nasze komórki naszego ciała nie są ustawione jak cegły w murze, suporex i tak dalej, tylko pływają jak ryby w oceanie i z tej wody pobierają składniki odżywcze i do tej wody wydzielają produkty przemiany materii. I z tym organizm sobie świetnie poradzi, bo to jest natura. Natomiast organizm nie radzi sobie kompletnie z chemią, a więc w takim razie dzięki tej strukturze łatwiej woda będzie radzić sobie z zanieczyszczeniami chemicznymi, a więc to jest podstawa naszego zdrowia. To tak krótko, zaraz będziemy pewnie jeszcze o tym mówić. Dużo ludzi właśnie jakby mając troszeczkę świadomości tej, że ta woda powinna być strukturyzowana, ja zresztą też, ja od 10 lat mam urządzenie osmotyczne w moim domu, ale nie byłam do końca przekonana, jak to jest z tą strukturyzacją. Więc praktykowałam robienie, produkowanie na własną rękę tej wody lodopodobnej, czyli zamykałam jakby w słoika, wkładałam do zamrażarki, wiedząc, że ona odpowiada na odpowiednim etapie, jakby uwalniając się, powinniśmy taką szklaneczkę tej wody wypić. Natomiast nie ukrywam, był to proces dosyć produkowania tej wody skomplikowany, żmudny i trudny. Teraz obecnie jakby zdecydowałam się na takie rozwiązanie, że mam kapsułę wypełnioną kulkami turmalinowymi, gdzie każda z nich drga. I te drgania właśnie zmieniają strukturę tej wody, dzięki czemu od razu woda płynąca z kranu jest wodą właśnie żywą, strukturalną, właśnie taką heksagonalną, nie dość, że oczyszczoną, jak mówiłeś, to jeszcze właśnie ma tą strukturę odpowiednią, a robi to generator właśnie z naturalnego minerału, przez który ta woda przepływa, czyli oczyszczana jest tak zwana negatywna informacja, struktura cząsteczki wody jest porządkowana i dopiero
jeszcze dodatkowo na odpowiednim etapie przy obniżeniu tego napięcia, dodania tutaj za pośrednictwem kolejnego elementu wodnego wodoru, no mam tą pewność, że od razu ta woda jest ugrywana, wchłaniana można powiedzieć w komórki. Mało tego, następny nasz odcinek będzie poświęcony temu, ile wody pić. Natomiast po takiej właściwej wodzie jest jedna obserwacja. Ludzie się często boją nawadniać w ilościach, o których mówimy, a my też będziemy w następnym naszym odcinku, w jednym z następnych, mówić, że powinniśmy pić dużo tej wody. Po takiej idealnej cząsteczce wody właśnie, o której ty mówisz, o której ja mówię teraz, praktycznie się dużo nie wydala, mam na myśli nie siusia, bo większość osób też jakby podaje ten argument, ja nie będę dużo pić, bo non stop będę biegać do toalety, bo później takie gdzieś to niehigieniczne. Są problemy i tak dalej, no po takiej odpowiedniej wodzie też dużo mniej się wydala, bo praktycznie ona też maksymalnie jest wykorzystywana do procesów w naszych komórkach. No i o tym myślę jeszcze będziemy dużo, dużo więcej mówić, a tak jeszcze powiedz w takim razie woda, jak to możliwe, żeby ona była wolna od tych wszystkich substancji, które są szkodliwe, od tego wszystkiego, co wymieniłeś, że czego powinna nie mieć, a co niestety ma. Czyli jak my to powinniśmy zrobić? To znaczy tak, oczywiście, że w tej chwili jedyną metodą, ale będziemy jeszcze mówić pewnie w kolejnych odcinkach, jedyną metodą otrzymywania czystej, zdrowej wody to są urządzenia filtrujące zamontowane w mieszkaniu, czyli tam, gdzie jest punkt poboru wody, a nie w stacji uzdatniania, ale to będziemy jeszcze o tym mówić. I dodatkowo nie tylko chodzi o oczyszczenie chemiczne, znaczy zanieczyszczeń chemicznych i tak dalej, biologicznych, ale również chodzi o to, o czym mówiłaś przed chwileczką, chodzi o skasowanie starej pamięci, tak jak dyskietka, tak jak pendrive, wykasować wszystko to, co tam zostało zapisane i nagrać coś nowego. I teraz tutaj pozwolę sobie zacytować, znaczy nie przewidywałem, że będę o tym mówił, ale dzisiaj akurat z samego rana wpadło. Woda, pierwszy tom. Cytat akurat z słowa Wolfganga Ludwiga, to jest niemiecki fizyk z University Temple w Filadelfii, zresztą autor książki Woda, fenomen polaryzacji, nośnik informacji, środek leczniczy. Woda ma pamięć jak słoń, a słonie mają niesamowitą pamięć. To stwierdzenie oznacza, że woda posiada zdolność przechowywania na określonym poziomie częstotliwości raz zdobytych informacji i przekazywaniach ich innym systemom, na przykład organizmom żywym. Skażona woda w naszych zbiornikach wodnych, zatruta ołowiem, kadmem i wieloma innymi szkodliwymi substancjami, jest oczyszczana chemicznie oraz uwalniana z bakterii. Po tych procesach wciąż jednak wykazuje określone częstotliwości elektromagnetyczne, drgania o określonej częstotliwości, które po dokładnym przyjrzeniu się można przyporządkować poszczególnym szkodliwym substancjom. Woda zawiera więc po oczyszczeniu, a nawet dwukrotnej destylacji, określone sygnały, które mogą być dla zdrowia szkodliwe. Potwierdzenie danych na większej liczbie ludzi i wyciągnięcie wniosków miałby rewolucyjne znaczenie dla zdrowia wszystkich ludzi. I już ostatnie zdanie. Nawet chemicznie czysta woda pitna z punktu widzenia fizyki obciążona jest szkodliwymi informacjami. To nie chemiczne substancje oddziałują na organizm podczas spożywania wody, lecz niekorzystne częstotliwości. Dr Wolfgang Ludwig. I to wyjaśnia po prostu sprawę, tak prawdę mówiąc, bo woda, ponieważ ma strukturę, zostawia, wszystkie substancje zostawiają w wodzie elektromagnetyczny ślad. Jest na to w tej chwili masa dowodów, masa naukowców, bardzo znane nazwiska wypowiadają się na ten temat, a więc chodzi o to, żeby zlikwidować ten szkodliwy elektromagnetyczny ślad i nagrać zupełnie inny, bardzo pozytywny. Tak samo jak homeopatia, medycyna informacyjna może nas uzdrawiać, to tutaj jakby pokazujemy ten negatywny wpływ tej negatywnej, niekorzystnej informacji, która może nam zaszkodzić w tym momencie. I struktura wody jest o wiele ważniejsza niż skład chemiczny i struktura ta reaguje na wszystkie zakłócające ją czynniki. To profesor Rustom Roy powiedział. Tak jest, tak jest.
No, także kochani, dlatego otwieramy tą świadomość wody, że woda nie tylko ma być jakby czystym płynem, natomiast no, musimy zajrzeć, spojrzeć na nią wielopłaszczyznowo. Każda właśnie substancja wchodząca jakby w skład wody, nawet znajdująca się w jej pobliżu, pozostawia swój ślad, który jest właśnie przechowywany, zatrzymywany, który trafia do naszych komórek. Już Masaru Emoto robił piękne doświadczenia nawet wpływu myśli, słowa i intencji na kształt cząsteczki wody. To myślę, że też kiedyś będziemy może mogli to pokazać, posługując się obrazami, Janusz, też by było pięknie, jakbyśmy te elementy tutaj pokazali. Ale czytałam też właśnie w Twoich książkach, że jeżeli chodzi o obraz wody, to nie jest to płaski obraz, jest to obraz właśnie przestrzenny i wyjątkowo skomplikowany. Jak to tutaj wygląda? Tak, to znaczy jeszcze będziemy o tym mówić, natomiast jeszcze wracając do struktury wody i do norm, to już na koniec, bo będziemy kończyć w tej chwili, jeszcze jeden cytat, to jest akurat drugi tom tego mojego opracowania. Od pewnego czasu zagadnieniami struktury wody zajmuje się Komitet Ekspertów afiliowany przy Światowej Organizacji Zdrowia. I teraz cytat. Dwóch naukowców, w tej chwili już nieważne są nazwiska, bardzo znane postaci. Po ponad 20 latach zbierania doświadczeń doszliśmy do przekonania, że do kontroli jakości wody pitnej należy włączyć również parametry fizyczne, ponieważ odgrywają one bardzo ważną rolę dla zdrowia. Stabilność bakteriologiczna wody pitnej jest bardzo ważna. W przypadku wody z wodociągów stanowi to mniejszy problem, ponieważ okres od wytworzenia do konsumpcji wynosi zwykle kilka godzin, najwyżej dni. Gorzej jest z wodą butelkowaną. W tym przypadku od momentu napełnienia do konsumpcji może minąć kilka tygodni, nawet rok i więcej. Również w tej dziedzinie należałoby opracować odpowiednie normy. A więc w takim razie, takie zdanie mam tutaj w tej książce, że tradycyjne myślenie o zwykłym uzdatnianiu wody należy już odłożyć po prostu do lamusa. Prawda jest zupełnie inna. Musimy zmienić swoje paradygmaty myślowe na temat wody. Ale to jest pięknie, że jakby struktura wody też zaczyna wchodzić tutaj w system uregulowań prawnych. To znaczy, że jakby też świadomość taka społeczeństwa i konieczności jakby przyjrzenia się temu tematowi, no, przybudza ludzi na różnych tutaj poziomach instytucjonalnych. Także jest, kochani, szansa, że tak powiem, coś będzie w tym zakresie zrobione. Ale my z Januszem zawsze twierdzimy, że żeby być zdrowym, trzeba brać zdrowie i swoje życie we własne ręce. Janusz edukuje, ja zajmuję się też promowaniem odpowiedniej jakości wody i pomagam w dokonaniu jakby wyboru, najlepszego wyboru pod Wasze jakby możliwości domowe, zdrowotne. Badam, jakby można powiedzieć, potrzeby, także zapraszam serdecznie do kontaktu. Natomiast również zapraszamy do obserwowania nas, polubienia tych materiałów, skomentowania, jeżeli subskrypcji, będziemy bardzo wdzięczni. Bo będą się cyklicznie tutaj pojawiać. Janusza możecie obserwować na stronie, na fanpage'u i na Facebooku pod hasłem Barwy Zdrowia. Natomiast mnie na moich social mediach pod imieniem, nazwiskiem Agnieszka Jaroszewska, także będzie nam przemiło. Dziękujemy dzisiaj za wspólny czas, za to, że chcieliście poświęcić moment na odsłuchanie tego. Mam nadzieję, że Was zainspirowało, poszerzyło Waszą dotychczasową wiedzę i cóż, zapraszamy serdecznie do kolejnych odcinków. I kontaktuj się z Agnieszką, dlatego że rozmowa nic nie kosztuje. Znaczy nie, przepraszam, kosztuje troszeczkę czasu i chęci. Warto po prostu posłuchać, bo Agnieszka jest naprawdę profesjonalistką w swojej dziedzinie. Także dziękujemy serdecznie za uwagę i zapraszamy na kolejne nagrania. Najlepszego. Pa!